Witam Państwa bardzo serdecznie, ja nazywam się Arkadiusz Leniart i zapraszam Państwa na kolejną serię, kolejną odsłonę serii Trenuj Z i dzisiaj będziemy oglądać najpiękniejsze partie w historii szachów. Wracamy tak naprawdę z tą serią po 3 tygodniach. Do tej pory na Chess24 działy się różne ważne rzeczy. Transmitowany był turniej Magnusa Carlsena. Ale ta seria szkoleniowa powraca, no i mam nadzieję, że przez jakiś czas będziemy ją kontynuowali. Ja z Państwem się spotkam i dziś, i jutro. O zmianach poinformuję też pod koniec streama, żebyśmy wiedzieli mniej więcej, jak ten harmonogram się prezentuje. A na razie, no właśnie, wróćmy do tematu dzisiejszego odcinka, czyli najpiękniejszych partii w historii. Ostatnio mówiliśmy sobie o szachach romantycznych, przytaczaliśmy partię Morfiego, Andersena, a teraz przejdziemy do pierwszego mistrza świata. Czy może czat wie, kto był pierwszym mistrzem świata? A to sobie... Witam Zoidę X3. Dobry wieczór, Bartek. Taka świąteczna, wesoła muzyczka, tak, w tle będzie sobie leciała. Jeżeli jest za głośno, dajcie znać, przyciszymy. Sztejnic, tak jest, Józek, zgadza się. Nie, Alechin. Alechin dopiero 4. mistrzem świata był. Sztejnic, później Lasker, Capablanca i dopiero Alechin. No właśnie. W takim razie Wilhelm Steinitz jest tym mistrzem świata, o którym dzisiaj będziemy sobie mówili. No i tak naprawdę Wilhelm Steinitz zasłynął tym, że stworzył tak naprawdę, albo był jednym z twórców takiej klasycznej szkoły szachowej, pozycyjnej szkoły szachowej, gdzie no właśnie te elementy strategiczne zaczęły często przeważać nad elementami takimi romantycznymi, taktycznymi, taką grą kombinacyjną, niekoniecznie poprawną. Ale zanim do tego doszło, no to Steinitz oczywiście obracał się w tym kręgu europejskim, takim romantycznym kręgu europejskim szachowym. No i zobaczymy sobie jego dwie partie, tak naprawdę jedną partię sprzed tej przemiany, która nastąpiła w latach 70. No i partię dokładnie z roku 70 sobie na start zobaczymy, a później zobaczymy sobie partię już z roku 92, jak już był mistrzem świata, jak już był takim ukształtowanym zawodnikiem. No właśnie. Czym te partie się różnią? To do tego na pewno przejdziemy, ale no zacznijmy od tej pierwszej partii. W pierwszej partii będziemy sobie już tutaj sekundeczkę. W pierwszej partii będziemy obserwowali pojedynek Wilhelma Steinitza z Louisem Paulsenem. Austriacki szachista Wilhelm Steinitz z Niemcem Louisem Paulsenem. Obaj tak naprawdę posiadają w swoim dorobku, oprócz tego, że byli zawodnikami bardzo znanymi w swoim czasie, to do tej pory wiele wariantów jest nazywanych od ich nazwiska, tak na przykład w partii hiszpańskiej warianty Steinitza, czy w obronie sycylijskiej wariant Paulsena, jeden z też z głównych wariantów obrony sycylijskiej. Paulsen też był graczem dość pozycyjnym jak na swoje czasy, też posiadał pewne takie umiejętności pozycyjne, ale niewątpliwie odstawał od tej czołówki. No i sobie przejrzymy ich pojedynek z roku 70. Zaczęło się dość konwencjonalnie. Białe zaczęły od ruchu E4. No właśnie, bardzo słusznie tutaj mówi mi pan Bartłomiej Pazderski, że na początku Steinitz był też romantycznym de facto. No właśnie, tak naprawdę Steinitz grał w tej czołówce światowej pewnie od lat 50-tych, 60-tych. W latach 70-tych zaczął zmieniać ten swój styl na taki bardziej klasyczny, a dopiero w roku... No właśnie, a grał aż do lat 90., tak? Praktycznie, nawet trochę dłużej, więc w wieku 19. Dłużej grał tak naprawdę. Więc na pewno miał bardzo dużo
przez długi okres czasu był na szczycie i jego ewolucję możemy obserwować właśnie na podstawie partii, w których występował. No dobrze, zacznijmy w takim razie od tej partii. Zaczęło się od ruchu E4, czarne odpowiedziały klasycznie E5, no i tutaj skoczek C3. To, można powiedzieć, już jest takie posunięcie troszkę może mniej takie klasyczne by się nam wydawało. Tutaj aż gambit królewski by się narzucał, żeby zagrać od razu pionkiem o dwa pola, ale jednak skoczek tutaj poszedł spokojnie na pole C3. No i czarne odpowiedziały skoczkiem na C6. Tak na pierwszy rzut oka ten ruch skoczkiem na C6 jest nie do końca potrzebny. Białe być może też nie grają najbardziej konkretnego posunięcia, jednak ruch skoczkiem z pola G1 na pole... już momencik, tutaj... Tak. Skoczek z... Czy ja tutaj nie mogę tego przestawić? Coś mu się tutaj... No... Drobne problemy techniczne z podświetleniami. O! Skoczek z pola G1 na pole F3 na pewno byłby bardziej konkretny, bo od razu napada centralnego pionka. No niemniej białe zdecydowały się na ruch skoczkiem na C3. To oczywiście nie jest złe posunięcie. Też tak można zagrać. No i czarne odpowiadają skoczkiem na C6. Tak naprawdę ruch skoczkiem na C6 jest trochę lepszy pewnie w redakcjach, kiedy ten pionek E5 jest atakowany. W tym momencie pionek na pole 5 nie jest atakowany, no i białe ma możliwość zagrania trochę mniej standardowo. No i tutaj takim typowym posunięciem byłoby pewnie zagranie gońcem na pole C4, to jest takie główne teoretyczne posunięcie. No i dalej białe rozpoczynają od rozwoju właśnie skrzydła królewskiego, a później próbują czasami zagrać F4, zanim jeszcze tego skoczka wyprowadzą do przodu. Ale w tym momencie Steinitz już bardzo agresywnie rozpoczyna od ruchu F4. Dokładnie w otwarciu takim ala otwarcie wiedeńskie. No i po ruchu F4 czarne pryncypialnie tego pionka na polu F4 zbiły. Łatwiej jest tego pionka zbić, jak się ma skoczka na polu C6, no bo wtedy nie ma możliwości zagrania tego ruchu E5 z tempem. Jeżeli skoczek stałby na polu F6 dla odmiany, no to ten E5 ruch z tempem byłby możliwy. Tutaj przy skoczku na C6 tego tempa nie ma. No i właśnie, jak tutaj grać? Takim najbardziej, najgłówniejszym, jeżeli chodzi o liczbę partii, teoretycznie posunięciem jest wyprowadzenie skoczka na pole F3. Bardzo typowy ruch, który przy okazji kontroluje pole H4, no bo widzimy, że teraz przy takim pionku na polu, F4, niestety tutaj mam pewne problemy. Ok, już mi się udało. Przy pionku na polu F4 ten hetman będzie mógł tutaj... No... Momencik... Hetman będzie mógł tutaj wyskoczyć na pole H4 i z pola H4 atakować króla, dlatego że nie mamy zasłony ruchem G3. Tego ruchu nie będziemy mieli w przyszłości. Ale Steinitz zdecydował się na zupełnie inną drogę i wyprowadza teraz pionka o dwa pola do przodu, zajmując całkowicie centrum. No właśnie, taką ideę, z taką ideą spotykaliśmy się wcześniej. Jako taką drobną anegdotę mogę powiedzieć, że jakiś czas temu, chyba do tej pory jest rozgrywany, chociaż oczywiście w tym roku mało było turniejów i być może ten też został odwołany, ale był taki turniej królewski Gambit Radomia. Turniej tematyczny, w którym wszystkie partie zaczynały się właśnie od gambitu królewskiego, czyli od ruchów E4, E5 i F4. No i tam cała czołówka Polski praktycznie się zjeżdżała, grając i tocząc takie pryncypialne, teoretyczne spory w różnych wariantach. I przez pewien czas, wydaje mi się, że nawet właśnie arcymistrz Bartel jako jeden z pierwszych zaproponował to posunięcie właśnie w tamtym turnieju, to wymyślił taki plan, żeby po ruchu E4, E5, F4, czyli tak jakby mamy taką samą pozycję, tylko bez tych wyprowadzonych skoczków
bez wyprowadzonych skoczków na pole C3 i pole C6. Żeby zagrać od razu D4, oczywiście tamten ruch też był znany, żeby po hetman H4 szach, żeby po takim szachu król wyszedł do przodu. Bardzo niestandardowo ten król tutaj wychodzi do przodu. Król na polu E2 tak naprawdę jest no już w jakimś stopniu źle ustawiony, no bo po pierwsze jest środek debiutu, nie mamy perspektyw już, żeby tego króla schować po jakiejś roszadzie. Dodatkowo król na polu E2 blokuje nasze figury, blokuje gońca białopolowego, blokuje hetmana. No ale właśnie, wszystko za cenę tego centrum, wszystko za cenę wyprowadzenia pionka na pola, pionka jednego na pole D4, drugiego na pole E4. No i właśnie, no i teraz po tym ruchu król E2, jak dalej biały będą chciały się rozwijać? No oczywiście plan jest taki, że mimo tego wyprowadzenia króla do centrum, w miarę szybko uda się dokończyć rozwój figur, no bo tutaj odzyskamy jeszcze białym jedno tempo odzyskamy na hetmanie, czyli wyprowadzając tego skoczka na F3 będziemy atakowali hetmana. Później jak się uda, to w kolejnym posunięciu gońcem zbijemy pionka na polu F4, no i będziemy tym królem starali się jakoś odejść, żeby kolejnego gońca wprowadzić do gry. Licząc na to, że czarnym nie uda się tak szybko dokończyć rozwoju i naszego króla w tym centrum dopaść. Paulsen odpowiada tutaj bardzo konwencjonalnie. Zagrał ruch D6, czyli otwiera figurę, która potencjalnie może naszemu królowi zaszkodzić tutaj po przekątnej. No i po tym ruchu D6, oczywiście tutaj pole F3 też jest pod kontrolą białych, więc nie ma takiego zagrożenia. No i białe wyprowadzają skoczka z tempem na F3. No właśnie. No i co teraz czarne powinny zrobić? No, jeżeli odejdą gdzieś hetmanem, no to muszą się liczyć z tym, że pionek na F4 padnie. Jeżeli odejdą hetmanem tak, żeby tego pionka bronić, na przykład na pole F6, no to już tutaj może się pojawić ruch skoczkiem na D5, który jednocześnie atakuje hetmana i jednocześnie atakuje pionka na C7 i tego hetmana jeszcze dalej do tyłu odrzuci. Jeżeli na przykład hetmanem pójdziemy na pole H6, no to po ruchu hetman H6 oczywiście tutaj pojawia się dokładnie ten sam motyw związany z ruchem skoczek D5, bo hetman odszedł na tyle daleko, że nie ma możliwości obrony tego słabego punktu na C7. W tym momencie tylko król jest w stanie tego pionka obronić. To jest jedyna figura, która zdąży do obrony pionka C7, ale po ruchu król D8, no to już oba króle się poruszyły, więc tak jakby tutaj mamy pewnego rodzaju równowagę, że w podobnym tempie będą uciekały z tego centrum. Natomiast białe są o tyle szybsze, że mają przestrzeń, mają zdobyte centrum i już 3 lekkie figury wyprowadzone do ataku, więc ta pozycja naprawdę już dobrze na starcie wygląda. Okej. W takim razie co zrobić? No oczywiście po ruchu skoczek F3 czarne nie ustępują pola, tylko gońca wyprowadzają na G4 po to, żeby związać skoczka, wyprowadzić figurę, no i spróbować jak najszybciej zrobić długą roszadę, no i przeciwko temu królowi na E2 wreszcie zacząć działać ciężkimi figurami, tak? Oczywiście aż się prosi, żeby tutaj na linię E wyprowadzić wieżę, żeby ta wieża zaczęła atakować. No, ponieważ goniec przykrył linię czwartą, więc z kolei białe mają możliwość zagrania gońcem na F4 odbicia tego pionka. No i w tym momencie czarne zgodnie z przewidywaniami kończą rozwój długą roszadą. Teraz bicie nic tutaj nie dawało, bo król byłby jeszcze w stanie dalej wyjść do przodu, odbić gońca i obronić tutaj gońca na polu F4, więc też nie było takiego zagrożenia, żeby tutaj figurę stracić. W związku z tym czarne najpierw postanowiły tą roszadę zrobić, dokończyć rozwój. No i teraz właśnie, proszę Państwa, jak gramy dalej białymi? Jakie propozycje? Witam, Adaś. Co teraz białymi gramy? Jakieś takie realne problemy się pojawiły, tak? Tutaj między innymi właśnie to, że czarne chcą wyprowadzić wieżę na linię E, atakować tutaj po linii E.
No i coś wypadałoby zrobić. Koń B5 jest propozycja od Adasia. Po ruchu skoczek B5 w tym wypadku po pierwsze nie stwarzamy żadnej groźby konkretnej, bo pionek na A7 też jest broniony, a tracimy rozwój figur. Mało tego, skoczka odciągamy od centrum, ten skoczek idąc na pole B5 przestaje bronić tutaj ważnego pionka na polu E4. No i bardzo szybko możemy się spotkać z kontrą, na przykład czarne mogą wyprowadzić swojego skoczka, grając tutaj skoczekiem na F6. No i już tutaj mamy pewnego rodzaju problemy. Jak czarne w kolejnym posunięciu zbiją tego pionka na polu E4, no to jeszcze przy asyście skoczka ten hetman będzie mógł wejść na pole F2. Pozycja zrobi się bardzo niebezpieczna. No to jak inaczej w takim razie? Hetman D2 jest propozycja. Hetman D2, ten ruch nawet mi się podoba, bo plan jest taki, żeby po hetman D2, zapewne o to chodziło panu Bartłomiejowi, żeby po hetman D2 wieżę przerzucić na pole E1 i dokończyć rozwój taką trochę sztuczną roszadą, że ten król tutaj by się schował. Plan jest całkiem ciekawy, tylko czy zdążymy, czy to nie jest takie zbyt wolne. No na przykład czarne mógłby odpowiedzieć, no wieża E8 rzeczywiście tutaj, po wieża E8 byśmy pewnie zdążyli jeszcze, ale jak czarny odpowie jakoś bardziej agresywnie, na przykład uderzy nas w centrum ruchem D5, no to czy my tutaj, aby na pewno te figury zdążymy tak poprzestawiać jak chcemy. Jeżeli teraz zbijemy skoczkiem na przykład na polu D5, no to czarny może zagrać skoczkiem na F6 i tutaj wszystkie czarne figury też są już w natarciu. To co innego? Zamiast hetman D2 może. Goniec G3 jest propozycja. Jest propozycja goniec G3. Goniec G3 też ciekawe posunięcie, no bo tutaj wymusza na czarnych odwrót, ale czy tak naprawdę to jest złe wymuszenie dla czarnego? Ten hetman, jeżeli w każdym momencie, jeżeli my zejdziemy królem z pola E2, to hetman będzie atakowany. A teraz po ruchu goniec G3 czarny może sam dobrowolnie odejść hetmanem. No i stwarza nam jakieś problemy, bo tutaj już zaczyna nam podwisać pionek, bo hetman ze skoczkiem atakuje pionka na D4, a przy okazji goniec tutaj jeszcze wiąże dwie figury, więc potencjalnie ten pionek na D4 może okazać się dużą słabością. Jest propozycja H3 albo goniec G3. Ruch H3 w takich pozycjach rzadko coś wnosi, bo po H3 hetman cały czas wiąże tutaj wieżę, więc bicie tak naprawdę na G4 spotka się ze stratą wieży na polu H1, dlatego ten ruch H3 rzadko kiedy wnosi coś w takich pozycjach. Lepiej bardziej konkretnie spróbować. Jeszcze mam pewnego rodzaju wątpliwość, ale no właśnie, bo teraz wróciłem jeszcze do ruchu pana Bartłomieja z tym hetman D2 i po D5, że tutaj jeszcze teoretycznie można by się zastanawiać, czy jest możliwość zagrania ruchu goniec G5, takiego z podwójnym uderzeniem na hetmana i wieżę. Czy można tak zagrać? I pytanie brzmi, dlaczego nie? Dlaczego nie można tak zagrać? Co teraz czarne mają? Jaką silną odpowiedź czarne mają po tych widełkach? No zrobiliśmy widełki. Zrobiliśmy widełki. Dobry wieczór. No to co po tych widełkach? Jak tutaj czarnymi możemy ukarać białe figury? Wtrącony goniec F3 to jeszcze nie to, ale podobna idea. Bo bicie skoczka. Bicie skoczka to jeszcze pionek odbije, tak? Jeżeli to jeszcze nic się nie dzieje, tak? Po tym biciu pionek odbije, jeszcze białe żyją. Debije 4 to hetmana stracimy z kolei na H4. Hetman jest pod atakiem, prawda? Tutaj jest to podwójne uderzenie. Tak, no goniec F3 GF, jeszcze nic się nie dzieje. Gdzie tutaj się pojawia przeciążenie w obronie?
Skoczek D4, brawo. Kamil Ziental, właśnie o to chodzi. Tak, teraz tutaj jest możliwość zagrania skoczkiem na D4, bo skoczek na F3 jest związany i po biciu hetmanem na D4 po prostu hetman bije gońca. No i wykorzystujemy tutaj cały czas to związanie. W przypadku takiego związania też warto o tym wspomnieć, jeżeli mamy takie związanie, wiążemy skoczka z królem, to tak naprawdę rzadko kiedy, może nie tak, oczywiście znajdą się wyjątki na to, ale ten skoczek na razie nie może się ruszyć, więc nie ma potrzeby, żeby od razu wymieniać tego gońca za skoczka. Można zostawić go sobie troszkę dłużej, czarnymi przynajmniej, i w dogodnym momencie pobić tego skoczka, jeżeli będzie taka konieczność. W tym momencie nie ma jak tego gońca odciągnąć od związania, więc goniec jest tą figurą dominującą w tym zestawieniu. Dopiero jak król gdzieś zejdzie, na przykład na pole F2, E3, to wtedy czarne będą podejmowały decyzję, czy zbić tego skoczka na F3, czy go nie zbić. Teraz nie było takiej potrzeby. No dobra, no ale tutaj już Króci nam podpowiedział, jak w takim razie zagrać w tej pozycji białymi. Cofnijmy się do tego kluczowego momentu. Czarne zrobiły roszadę. No i tutaj Steinitz idzie królem na pole E3. Monarcha niczego się nie boi. Sam prowadzi swoje figury do natarcia. Idzie na czele swojej armii. No i co ten ruch wnosi do pozycji? Tak naprawdę ten ruch wnosi kilka rzeczy do pozycji. Po pierwsze, stwarza bezpośrednią groźbę. Groźbę zbicia hetmana na polu H4. Po drugie, odsłania gońca. Odsłania gońca białopolowego, więc goniec już będzie mógł wejść do gry. Po trzecie, król z pola E3 paradoksalnie przy pełnej szachownicy figur konsoliduje całą pozycję, wspiera tutaj centralne pionki, wspiera gońca skoczka, wszystkie te figury ma pod swoją opieką. No i teraz to czarne stoją przed decyzją, co z tą pozycją dalej robić. Skoczek jest związany. Jeżeli chodzi o tą pozycję, no to skoczek jeszcze nie, jeżeli teraz związany nie jest, bo skoczek może zbić hetmana i po zbiciu gońcem naszego hetmana wybijemy gońca, więc zostaniemy z figurą więcej. Dlatego czarny musi w tym momencie już zareagować jakoś. Musi w jakiś sposób tym hetmanem uciec. No właśnie. No i jaki teraz ruch zrobiły czarne? Czarne odeszły hetmanem na pole H5, trzymając tutaj cały czas związanie. No i Steinitz tutaj akurat dość spokojnie wyprowadził gońca na E2, po to, żeby ustawić się tym gońcem na jednej przekątnej z hetmanem, żeby teraz, grając już ruch H3, żeby groził zbiciem tej figury, bo po ruchu goniec E2 nasze figury zyskują tutaj połączenie. Hetman z wieżą wzajemnie się bronią. Teraz te wszystkie ciężkie figury już są skonsolidowane. Jest możliwość wprowadzenia tych figur do akcji. No i wieża na polu H1 jest broniona. Dlatego teraz już ruch H3 jest groźny. Już gońca grozimy wygonić z pola G4. No i wtedy odsłonimy sobie przekątną z idealnym atakiem na tego hetmana. Stasiu, wiem, ale nie powiem. Dobrze. Bardzo dobrze. Jak ktoś wie, to może nie mówić, żeby nie spoilerować. No i po ruchu goniec E2, co się wydarzyło? Czarne robią ruch tak naprawdę niezrozumiały. Idą hetmanem na pole A5. Dlaczego ten ruch nie jest dobry? Może ktoś ma tutaj jakąś propozycję, żeby się podzielić. Dlaczego ten ruch hetmanem na A5 nie jest dobry? Może jakaś intuicja komuś coś podpowiada. To nie jest nic konkretnego, też mogę podpowiedzieć, że ten ruch nie, że nic konkretnego tam się nie dzieje. Czarne nic nie podstawiły tym posunięciem, tylko dlaczego ten ruch nie jest dobry tak po prostu, sam z siebie? Zastanówmy się. Taki ruch. Czarne tutaj przez całą przekątną. Przez całą, nie przekątną, tylko przez cały rząd, przez całą linię przeszły na pole A5 i tu stanęły hetmanem. Dlaczego to posunięcie nie jest dobre?
Kolejne stracone tempo jest propozycja. Tutaj Józek pisze, że na A5 niczym konkretnym nie grozi, a na H5 jakieś napięcie było. Też prawda. Tak naprawdę niedobry ruch powinien rozwijać figury. I to też jest prawda, że to jest... Czyli tak, kolejny ruch tą samą figurą, hetmanem. Już to jest... W tym momencie będzie czwarte posunięcie wykonane tym hetmanem na starcie. Po drugie, no, czyli tracimy tempo, nie rozwijamy własnych figur. No i właśnie, i co ten hetman na polu A5 tak naprawdę będzie robił? Czym będzie groził? Tak naprawdę hetman na A5 nie dość, że idzie w jakieś takie dziwne miejsce poza obszarem takich głównych wydarzeń. No, oczywiście można się domyślać, że chodziło tutaj, żeby tego hetmana gdzieś tam przerzucić w dalszej kolejności, może na B6, może z tej strony próbować, ale tutaj białe są bardzo mocne. Jakby z tej strony ciężko jest w ogóle czarnym jakąkolwiek figurę wprowadzić do gry, jakkolwiek otworzyć pozycję, a tutaj w centrum powinna się toczyć walka. No i ewentualnie na skrzydle królewskim, czyli tutaj na przykład jakieś ruchy w stylu G5, żeby pootwierać trochę pozycję króla, wyprowadzić figury na przekątne, żeby z tej strony tego króla próbować jakoś tam dorwać. A czarne tego hetmana ruszają hetmanem w zupełnie inny obszar szachownicy, tam gdzie nic się nie dzieje. Mało tego, zaraz jeszcze zobaczymy, jak Steinitz tego hetmana na tym polu A5 ukarał za złą pozycję. Goniec na G4 niebroniony, to też, oczywiście w tym momencie też ten goniec nie jest jakoś specjalnie broniony, bo przy ewentualnym odskoku skoczka jest dwa razy atakowana, ale na razie póki co nie ma tutaj jakiegoś większego zagrożenia. No trzeba było jakoś próbować, albo rozwijać figury, grać skoczkiem na F6, próbować dokończyć rozwój, albo zagrać ruch w stylu G5, żeby tutaj w ogóle pootwierać pozycję, zagrać bardzo agresywnie, no i liczyć na to, że gdzieś przeciwnik się pomyli. A właśnie po ruchu hetmana 5, po goniec E2 hetmana 5, tak naprawdę już tutaj zagrożenie praktycznie zniknęło. Już w tym momencie nie ma możliwości ataku króla. Białe mają wyprowadzone 4 lekkie figury, czarne tylko 2. No i właśnie, jak tutaj grać dalej? Jak Steinitz momentalnie ukarał tego hetmana za pójście w zły obszar szachownicy? Jak Państwo myślą? Jak tutaj teraz białe mogą przejąć inicjatywę i same rozpocząć atak na przeciwnika? Rezystor, masz rację. No też trzeba byłoby rozwinąć. Tutaj jeszcze skoczek z gońcem zostały w ogóle bez rozwoju, a czarne chodzą tym hetmanem, no bez sensu, tak w kółko. Skoczek B1, A3, C4. No, Adaś, to kurczę, takie manewry przy królu na E3, to odważnie, żeby tutaj aż tak dookoła sobie chodzić powolutku. Dokładnie, to za dużo ruchów. Jeżeli mamy taką pozycję, gdzie mamy króla w centrum, rozwijamy inicjatywę, no to musimy grać agresywnie i aktywnie. Jeżeli takie długie plany, lepiej sobie zostawić na pozycje bardziej zamknięte, gdzie sytuacja w centrum jest ustabilizowana, gdzie nie grozi nam bezpośrednio jakieś otwarcie pozycji i atak na króla. Wtedy możemy sobie przestawiać tak figury na lepsze pozycje. W tym momencie pozycja jest dość dynamiczna, mamy króla, który stoi w centrum, no i musimy jakoś tą partię dalej rozwijać, tą inicjatywę. Skoczek G5. Skoczek G5 jest ciekawą opcją, ale moim zdaniem też gramy trochę nie na tym skrzydle, no bo czy my chcemy tutaj otwierać to skrzydło królewskie, to z tej strony potencjalnie może przyjść zagrożenie. Tak, po ruchu skoczek G5, no nie wiem, nawet przeciwnik może zbić, obronić, no i później jakoś zagrać ruch w stylu F5, jeżeli mu się uda oczywiście. No i to zagrożenie gdzieś tam cały czas się tli, przynajmniej potencjalne zagrożenie może być w pozycji białego króla na E3. Czyli ten skoczek G5 może jednak nie. Ten ruch skoczek B1, A3, C4 też może jednak nie. No to co w takim razie
innego. Jak ukarać pozycję hetmana na polu A5? Goniec na B5. Ten ruch oczywiście ma swój plan, ale czy tak od razu chcemy odsłaniać sobie znowu i wiązać z powrotem sobie tego skoczka na F3? Bo tutaj po tym posunięciu goniec będzie znowu wiązał skoczka na polu F3. No a my też jakiegoś konkretnej groźby nie stwarzamy po ruchu goniec B5. Nawet grając ruch goniec B5 przeciwnik może obronić pewnie skoczkiem na E7. Może takie posunięcie zagrać? Rozwinąć figurę i później tego gońca wygonić ruchem A6. Pozostaje skoczek D5. Piotr Gliwice nam podpowiada skoczek D5. Skoczek D5 ciekawe posunięcie. W przyszłości warto sobie to posunięcie zapamiętać, bo ten motyw cały czas będzie wisiał w powietrzu. Pole D5 w przypadku takiej pozycji, gdzie skoczek 1 stoi na polu C6. Może sobie wyczyścimy. Jeden skoczek stoi tutaj na polu C6. Nie ma takiego łatwego ruchu, który wygania skoczka z pola D5, więc czasami rzeczywiście tego skoczka można tu wprowadzić i on będzie stwarzał zagrożenie. Ale to nie ta pozycja jeszcze. A to w ogóle z trzech stron przyszła propozycja skoczek D5, bo i mat W2 i Bartłomiej proponowali ten ruch. Skoczek nie ma dobrego pola do odejścia. Po ruchu D5, tak? Rozumiem. Pionem D do przodu. No, ale otwieramy sobie wtedy przekątno. Tutaj trzeba uważać z takim posunięciem jak D5, bo otworzymy sobie przekątno. No i nie wiem, czy tak od razu chcemy tą przekątną otwierać. No dobra. Powiem wam, jak tutaj Steinitz zareagował. Tak jak wspominałem, bardzo konkretnie od razu stwierdził, że tą pozycję hetmana na A3 trzeba atakować. I tutaj rozpoczął, na A5 trzeba atakować i rozpoczął od ruchu A3 właśnie. Ruch A3 z bardzo prostym planem, żeby w kolejnym posunięciu zagrać B4, B5 i tego skoczka z C6 wygonić i rozpocząć całkowicie atak na to skrzydło. Poetic Line 1, 2, 3, 4 tutaj proponuje, że B4, hetman B4, skoczek B4. No to Poetic Line tutaj po ruchu B4 niestety pomysł byłby dobry, tylko że po ruchu B4 i pobiciu hetmanem na B4 skoczek nam tutaj wisi na polu C3, więc też tak od razu sobie z tym nie poradzimy. Jeszcze tutaj może być możliwość zagrania takiego posunięcia jak hetman A3 nieprzyjemnego, że w ogóle nam zwiąże tego skoczka i wcale nie otwieramy sobie jeszcze linii B. Więc tutaj oczywiście trzeba na to też uważać. No i zostało zagrane A3. No właśnie, z bardzo prostym planem, żeby w kolejnym posunięciu ruszyć B4, B5 i przeciwnika po prostu na tym skrzydle hetmańskim przycisnąć. Czarne stwierdziły, że tego skoczka już czas wymienić. Już tutaj na tym związaniu niewiele zdziałają, więc zbiły gońcem na F3. No i teraz właśnie, normalnie byśmy pewnie rozważali głównie bicie gońcem na polu F3, ale dlaczego ten ruch gońcem na F3 nie jest w tym momencie dobry? Tutaj odpowiedź nie jest aż taka oczywista, ale na jaką kontrę tutaj po tym biciu gońcem się możemy narazić? Dlaczego teraz tym po ruchu goniec bije F3, co czarne tutaj mogą zagrać dobrego? Tak jakby Paulsen miał ten ruch na uwadze już bijąc tego skoczka. Co się zmienia w tym momencie, jak skoczek jeszcze stoi, a co się staje po biciu, jak tego skoczka nie ma? Jaka tutaj zmiana następuje? Hetman B6 to czy skoczek by stał, czy by go nie było, nic się nie dzieje. B5? Bardzo odważnie. Na tym skrzydle, na którym jesteśmy słabsi, tutaj raczej bym się
nie odważył na takie posunięcie. To białe tutaj będzie atakował na tym skrzydle. Ale z drugiej strony można. Tutaj czarne mogą zaproponować ruch G5, który wykorzystuje pozycję hetmana na polu A5, żeby bronił tego pionka. No i po ruchu G5 okazuje się, że białe mają tylko jedno pole odejście dla swojego gońca. I wtedy po ruchu goniec G7 nawet, to czarne zaczynają tutaj kontratakować, bo ich wszystkie figury wchodzą do ataku na pionka D4. Pole B5 nie jest zbronione dwa razy. No tak, to w sensie pole G5, tak, o tym polu, jeżeli mówimy o tym polu, o tym samym polu, czyli o tym polu G5, to po wymianie skoczka, rzeczywiście wcześniej przy skoczku, jak skoczek stał na polu F3, to pole było bronione i nie było tego posunięcia, natomiast po wymianie tego skoczka już ruch G5 dla czarnych jest możliwy. No i tutaj ta kontra czarnych byłaby bardzo silna, bo nawet jeżeli przejdziemy do jakiejś głębokiej defensywy i się wycofamy jeszcze dalej na pole E2, no to tutaj czarne już odrzuciły wszystkie figury, mogą po prostu dokończyć rozwój, grożąc ruchem takim jak G4 za takim na gońca, później wieża może wejść na E8 za takim na piona i te wszystkie czarne figury nagle dokończyły szybciej rozwój, a my białymi zostaliśmy z takim królem w centrum. Dlatego przed tą kontrą trzeba było się uchronić. No i w związku z tym, co robi Steinitz, niewzruszony niczym, odbija na F3 królem. Dlaczego królem? No teraz oczywiście plan jest prosty, żeby po ruchu G5 mieć możliwość zaatakowania tego hetmana, bo teraz ten hetman tutaj na polu A5 jest zupełnie złapany w pułapkę. Goniec kontroluje te dwa kluczowe pola. Skoczek z kolei kontroluje te dwa pola. Te wszystkie pola są kontrolowane przez nasze pionki. I po ruchu B4, jeżeli hetman odejdzie na pole B6, goniec może wyjść na E3 z groźbą, podwójną groźbą tak naprawdę, zagrania albo skoczek D5, skoczkiem na D5 ze zdobyciem hetmana, albo zagrania ruchu D5, po prostu pioneczkiem do przodu. Och, tutaj mi te kolorki średnio działają. No, chyba mi się nie uda. Chyba, że mi po prostu... No nieważne, nie działa kolorek. W każdym razie tutaj tego gońca możemy odsłonić i zaatakować nim hetmana po ruchu D5, pionkiem do przodu. Więc w tym momencie ten hetman mógłby się po prostu złapać. Nie zdobywa hetmana szybciej, bo tutaj przeciwnik zaatakował nam dwukrotnie tego pionka na polu D4. Więc musimy najpierw skonsolidować się, obronić tego pionka na polu D4, ale cały czas stwarzamy groźbę. Oczywiście po tym ruchu goniec E3, czyli tak jak tutaj, o, wracamy broniąc pionka na polu D4, to tutaj jest możliwość i zagrania skoczek A4, i skoczek D5, i tego ruchu D5 z odsłonięciem hetmana. Więc tak naprawdę tutaj ze wszystkich stron tego hetmana atakujemy. I no i nasza pozycja jest już bardzo dobra. No, Paulsen nie wpadł tutaj w pułapkę, nie dał sobie tego hetmana odciąć. I co robi Paulsen? W tym momencie Paulsen wraca hetmanem na drugie skrzydło, no tracąc tak naprawdę dwa posunięcia. Przed chwilą hetman przeszedł na pole A5, teraz wraca z powrotem na pole H5. Żadnego progresu nie osiągnął w tym całym zamieszaniu. No i po hetman H5 białe już na spokojnie odchodzą z powrotem królem na pole E3. Takim bardziej naturalnym posunięciem pewnie byłoby odejście na F2, no ale Steinitz tutaj konsekwentnie tego króla trzyma w centrum, żeby jeszcze przez chwilę wspierał pionka na polu D4. No i po ruchu hetman H4, jak dalej gra biały? Biały atakuje ruchem B4. Ten pionek A3 się w tym momencie już przydał, wspiera pole B4. No i Steinitz ruszył do ataku. Czarne próbują kontry, grają ruch G5, który tutaj trochę otwiera skrzydło, ale po ruchu goniec G3 hetman musi odejść, bo znowu ten hetman się plącze. To już jest które posunięcie hetmanem? Hetman wyskoczył na H4, to było pierwsze posunięcie, odszedł na H5, drugie.
przeszedł na pole A5 trzecie, na pole H5 z powrotem czwarte, piąte. Teraz jest już szóste posunięcie hetmanem w partii, która do tej pory trwa 14 posunięć. Więc ten hetman trochę się już nabiegał dookoła tego króla, nie stwarzając tak naprawdę większego zagrożenia. No i po tym odejściu białe kontynuują atak, grając po prostu B5, pionkiem do przodu. Szach z odsłony nie jest groźny, bo po szachu z odsłony można królem zwyczajnie odejść. Tak naprawdę nawet nie odejść królem, tylko lepiej jest jeszcze zaatakować pewnie tego hetmana, bo jednocześnie atakujemy i hetmana, i skoczka. Po odejście byłoby tak naprawdę niedokładnością, bo po królu F2 jeszcze tutaj jakiś szach na polu F6 byłby, który podwójnie atakowałby pionka na polu D4. Więc trzeba uważać oczywiście, ale jak jedna figura jest atakowana, jeszcze drugą zaatakujemy, no to przed takim ruchem już nie można się bronić, już w kolejnym posunięciu białe po prostu zdobędą figurę. W związku z tym trzeba było uciekać, więc po ruchu B5 Paulsen ucieka na pole E7. No i teraz co robi Steinitz? Steinitz stwierdza, że już ten król trochę się nastał na tym centralnym polu i czas go powoli chować. Więc w jaki sposób tego króla postanowił tutaj Steinitz schować? Jak państwo myślą? W stylu Bong Clouda, trochę tak, no wszyscy się śmieją, prawda? E4, E5, król E2, tutaj król idzie na E2, na E3. Jeszcze się tutaj bardzo swobodnie czuł ten król, bo on, z kolei białe zrobiły taki manewr. Jakby nie patrzeć, też na 15 posunięć partii zagrały królem na E2, później na E3, później ten król zbił gońca na F3, wrócił na E3, czyli też już mamy raz, dwa, trzy, cztery posunięcia, tak? Wykonane królem. No i ten król oczywiście na polu E3 też nie został, bo tak jak wspomniałem, tutaj już Steinitz postanowił go chować powoli. Więc jakie posunięcie zagrał? Nie ma propozycji. No trzeba uważać, jak tutaj tego króla chować. Jeżeli na przykład zaczniemy od takiego posunięcia, wydawałoby się dobrego, odejdziemy królem na pole F2, tak od razu, to możemy się jeszcze naciąć na jakąś kontrę F5. Hetman F1 jest propozycja. Nie za bardzo rozumiem, o co w tym ruchu chodzi, aczkolwiek ten ruch, no o, widzę, że tutaj też groźba się pojawia bardzo. Bardzo sprytna, żeby tym hetmanem tutaj na pole F7, na polu F7 zbić pionka, ale też po tym ruchu czarne może zagrać F5 i otwierać nam pozycję króla. Bartłomiej proponuje król D3, no to nie, akurat tutaj już króla w centrum, nie wiem czy warto dalej trzymać. Po ruchu król D3 mimo wszystko czarne też może zagrać F5, tutaj otwierać nam dalej pozycję, ale Entidzow dobrze tutaj sugeruje, że teraz trzeba zrobić po prostu sztuczną roszadę, czyli wieża idzie na pole F1, odsłaniając tutaj drogę ucieczki naszemu królowi. No i ten król na polu G1 będzie czuł się bardzo bezpiecznie, bo no wydawałoby się, że tutaj czarne zaczęły już atak ruchem G5, ale ich atak jest bardzo wolny, głównie z powodu tego hetmana, który cały czas blokuje własne pionki i uniemożliwia szybkie przeprowadzenie ataków. Więc ten ruch wieża F1 nastąpił, bardzo dobre posunięcie, które kończy rozwój figur, no i zapewnia królowi bezpieczny odwrót do domu. Czary zagrały skoczkiem na F6, stwierdziły, że czas kończyć rozwój też figur. Białe uciekają tym królem na F2 i na G1 w przyszłości. Czarne tutaj próbują się poprzestawiać tym skoczkiem, żeby stwarzać tutaj kolejne groźby. No i białe spokojnie króla schowały na polu G1, odsłaniając wieżę i ta sztuczna roszada została dokończona tak naprawdę. No i co dalej? Co dalej? Teraz czarne obroniły tutaj jeszcze hetmanem skoczka na F6. No i właśnie.
w tym momencie ten atak białych już widać, że będzie szybszy. Białe mają pionka na polu B5, bardzo zaawansowanego. Ich figury są lepsze, a co najważniejsze, mają kontrolę nad centrum. Zawsze jak prowadzimy atak na skrzydle, to kontrola nad centrum ułatwia nam sprawę, bo nie narazimy się na jakąś szybką kontrę w centrum. No i kontrolujemy cały szereg ważnych pól. Teraz przeciwnik nie ma za bardzo jak nasz lekkimi figurami wkroczyć do centrum, żeby bronić skrzydła czy robić kontrę, a my tutaj mamy pełną kontrolę nad wszystkimi tymi polami centralnymi. Nad tą przekątną jeszcze będziemy mieli wkrótce kontrolę, bo mamy tutaj dwie figury białopolowe, które będą wkraczały po tej przekątnej. Nasz atak po prostu się dobrze rozwija. W tym momencie Sztenic postanowił w taki dość spokojny sposób zakończyć komunikację między wieżami, czyli wyprowadził hetmana na pole D2, atakując pionka na G5, no i sprawiając, że ta wieża będzie mogła też tutaj szybko dołączyć do gry po linii B. No i po ruchu hetman D2, Paulsen trochę oczywiście za wolno gra tutaj ruch H6, który no jeszcze bardziej spowalnia sprawę, no i Sztenic już ucieka pionkiem A i zaraz rozpocznie przełomy na skrzydle królewskim, które otworzą króla przeciwnika. No i po tym ruchu A4 czarne zagrały wieża G8 tutaj tak jakby w ogóle nie czując zagrożenia, próbując takich delikatnych sztuczek, żeby odsłonić sobie hetmana z wieżą po ruchu skoczek F4. No i po ewentualnym biciu i odsłonięciu sobie całej linii G, zamatowanie na pole G2. Ale oczywiście po ruchu skoczek F4 nie ma obowiązku bicia, więc ten ruch wieża G8 jest bardzo wolny. Tak naprawdę nie zmusza białych do jakiejś specjalnej reakcji i białe mają dużo czasu, żeby ten atak przeprowadzić. To nie jest taki atak ruch za ruch, że jak my zagramy jakieś wolne posunięcie, to czarny nas dopadnie. Nie, ten atak czarnych jest na tyle wolny, że biały tutaj spokojnie może rozwijać inicjatywę. Dalej Sztenic już dłużej nie czekał na rozwinięcie inicjatywy i przeszedł do konkretów. Więc jak tutaj uderzył Sztenic? Czy ktoś ma pomysł? Pan Leszek mówi, że bardzo dobra proporcja szachownicy i kolor, że miło się ogląda. Bardzo mi miło w takim razie, panie Leszku. No to jak konkretnie tutaj można już się dobrać do tego czarnego króla? Jak ten atak rozpocząć? Ten kończący atak, można już powiedzieć w tym momencie. Wieża F6 z ideą E5. Wieża F6 mi się ruch podoba. Dlaczego mi się ten ruch podoba? Bo tutaj tą przekątną zdobywamy dla naszego gońca. Tak jak wspominałem, tutaj goniec może wyskoczyć na G4. Wieża F6 nie zostało wygrane, ale myślę, że to jest jedno z posunięć, które do wygranej prowadziło w tym momencie. Więc to bicie wieżą na F6 też jest oczywiście dobrym posunięciem. W tym momencie po ruchu, aczkolwiek nie grałbym tego E5, co było dalszym planem. Raczej po wieża F6 bym się nastawił na grę gońcem właśnie na G4, ewentualnie skoczkiem na D5, żeby tutaj zaatakować i jeszcze zaatakować na C7. No to musiało to się źle skończyć, że dla Paulsena taka gra. Ale nie chodzi tu o ruch E5, nie chodzi tu o ruch wieża F6, coś innego zostało zagrane. Ale wieża F6 za chwilkę też ta idea będzie miała miejsce. Baciar tutaj proponuje bardzo słusznie B6 z ofiarą pionka. W tym momencie tutaj już możemy zagrać ruch B6, otworzyć zupełnie skrzydło hetmańskie przeciwnika. Podstawiamy pionka pod dwa bicia, ale co by się nie stało, w kolejnym posunięciu zagramy albo A5, albo właśnie wieża F6. No i ten ruch na pewno da nam jakieś dalsze pole, dalszy punkt zaczepienia dla naszego ataku. Otworzymy sobie pionki, otworzymy sobie linię, no i ten król pozostanie tam bezbronny. A groźba jest śmiertelna, bo groźba jest po prostu zbić pionka na polu A7 i dorobić hetmana. Więc czarny musiał jakoś zareagować. Zareagował tak, że
odbił. Tutaj aż ta dalsza część, ten ruch B6 już się domagał wręcz fajerwerków. Czy ja mam fajerwerki przyszykowane? Mam gdzieś fajerwerki przyszykowane, więc po ruchu AB dalsza państwa propozycja, czyli ruch wieża bije F6. Ten ruch też tutaj miał miejsce. Tu są fajerwerki, które się dzieją w tej partii. I po ruchu wieża F6, odbiciu na F6 hetmanem, białe zagrały po prostu goniec G4, zagnały króla z powrotem jeszcze bliżej tych naszych ciężkich figur, czyli bliżej linii A. I teraz skoczek wskakuje na pole D5, czyli kolejna idea, o której mówiliście już. Tak naprawdę wszystkie te idee się pojawiły. Pojawiło się bicie na F6, pojawił się szach na G4, w komentarzach pojawił się też ruch skoczek D5. Wszystkie te idee gdzieś tam nam się kręciły, ale teraz wszystkie one w jednym momencie wskakują i są wykorzystywane. No i po ruchu hetman G7 nastąpiło A5. No i teraz już ciężko jest obronić się tutaj przed dalszym otwarciem linii, jeżeli nawet czarne grałyby tak na zakładkę ruch B6, żeby B5, żeby zamykać linię A, no to białe mogą zagrać A6 i po ruchu B6 mogą dać szacha na A7 i w kolejnym posunięciu po król A8 po prostu zbijemy pionka na C7, natomiast po ruchu król B7 możemy zagrać nawet hetmanem na pole C3 i tutaj dalej wejść na pole A3 i grożąc wejściem na pole C7 też ten atak wykończyć. Więc tutaj na wszystkie sposoby praktycznie partię wygrywamy. No więc po ruchu A5 nie było możliwości jakby utrzymania zamkniętej tej linii A, więc Paulsen zdecydował się na taką rozpaczliwą kontrę. Zagrał ruch F5. No i po ruchu F5 nastąpiło bicie. Teraz grozi po prostu mat w tym stylu, żeby tutaj jeszcze hetmana wprowadzić na A7 i na linii A, po linii A dać mata. Nastąpiło bicie CB6, skoczek zbił na B6, teraz grozi taki prosty ruch, ponieważ wieża na A8 już ma pole, z którego będzie mogła potencjalnie matować, więc białe w tym momencie chcą zagrać cichy ruch hetmanem na pole C3, żeby odebrać pole C7, które jest takim polem ucieczki dla króla i w kolejnym posunięciu ta wieża wkroczy na A8 już z matem. No i po ruchu skoczek B6 nastąpiło skoczek E7, żeby po hetman C3 przykryć linię C jeszcze skoczkiem, żeby tą drogę ucieczki sobie jakoś zachować. No i tutaj to już tak naprawdę są dożynki. Białe zbiły pionka na F5. Wygrana była już tutaj na wiele sposobów, ale pokażę do końca, jak ta partia przebiegała. No i po hetman F7 nastąpił ruch F6 i po ruchu skoczek C6 nastąpiło C4. Teraz w kolejnym posunięciu grozi ruch D5, grozi też ruch C5. Tutaj te gońce, wszystkie figury białych tak naprawdę uczestniczą w ataku na króla, a hetman jest na tyle mobilną figurą, że wystarczą mu dwa posunięcia, żeby też wejść tutaj i gdzieś zakończyć akcję. Nastąpiło skoczek A7, hetman wszedł z groźbą po linii A, no i po skoczek B5 białe jeszcze wróciły tutaj na pole D5. Oczywiście skoczek B5 był po to, żeby jeszcze przynajmniej próbować walczyć po ewentualnej wymianie hetmanów, chociaż pozycja i tak byłaby rozpaczliwie zła. No to po skoczek D5 tak naprawdę już grozi zbicie figury bez tej wymiany hetmanów. No i nastąpiło hetman bije D5, bo tutaj jeszcze pojawiła się groźba. Oczywiście mata na A8 przy asyście skoczka i gońca. No i po hetman bije D5, CD, skoczek D4, tutaj jest już hetman przewagi. Hetman A7 szach, król C7. Wieża weszła na linii C, tutaj goniec cały czas uniemożliwiał ucieczkę królowi przez pole D7 i po skoczek C6 białe dały mata i zakończyły partię. W bardzo ładny sposób, bardzo efektownie tutaj ten atak dobiegł końca, atak matowy, czyli matak, tak w takim skrócie sobie powiedziałem. Tak naprawdę czarne nie miały w tej partii nic do powiedzenia. A wszystko się zaczęło od tego niewinnego ruchu hetmanem na drugie skrzydło, jeszcze przewinę do tego momentu.
przewinę do tego momentu, gdzie... O, tutaj tak. Po ruchu goniec E2. Czarne miały jeszcze normalną pozycję, jeszcze ten rozwój figur był w miarę na równym poziomie. Można było spróbować zagrać skoczek F6, zagrać G5, rozwijać dalej figury, ale czarne zagrały hetmanem na A5. Ten hetman okazał się na tym polu A5 słaby, wrócił na pole H5. No i dwa tempa straty w takim debiucie spowodowały, że ten atak był już kończący. Taka bardzo romantyczna partia sztenica. Tak jak wspominałem, to był rok 70, czyli zanim sztenic jeszcze zaczął tak bardzo klasycznie grać w te szachy, zanim zaczął stosować te swoje takie pozycyjne metody. No i teraz w związku z tym przejdziemy sobie do tak 20 parę lat w przód przeskoczymy do roku 92, kiedy sztenic już był mistrzem świata. Już był znany z tej swojej gry pozycyjnej. No i przejdziemy do jego pojedynku też z czołowym zawodnikiem tamtych czasów, czyli w pojedynku zresztą w trakcie meczu rewanżowego Mistrzostwa Świata, pojedynku z Michałem Czigorinem. Czy ktoś wie, w jakim debiucie występują warianty Czigorina może? Ktoś ma tutaj pamięć do nazw debiutowych? Ja tutaj przerzucam już podpis. Gdzie znamy jakieś otwarcia, warianty Czigorina, debiuty Czigorina? O, jakieś propozycje. W gambicie hetmańskim też. Też tam rzeczywiście coś takiego pewnie jest. Petrow, nie wiem czy w Petrowie jest. Taki chyba najbardziej znany wariant Czigorina to jest w partii hiszpańskiej. Ale może oczywiście się, chociaż nie, no rzeczywiście tutaj w gambicie hetmańskim też jest. No, ci zawodnicy mieli na pewno już duży wpływ, przynajmniej o ile nie w samą teorię, to w nazewnictwo tej teorii. Te warianty się wtedy kształtowały. No i sporo nazw tych XIX-wiecznych szachistów, sporo wariantów nosi nazwy pochodzące od nazwisk tych właśnie XIX-wiecznych szachistów. Czyli mamy rok 1892, pojedynek między Wilhelmem Sztenicem i Michałem Czigorinem. No i jakżeby inaczej, z tych ostrych wariantów już powoli rezygnujemy i przechodzimy do bardzo spokojnej partii hiszpańskiej. Białe zagrały E4, E5. Skoczek F3, skoczek C6, goniec B5, skoczek F6, czyli taka obrona ala berlińska. No i tutaj nie decydujemy się na te warianty końcówkowe, tylko tutaj sztenic gra D3, wzmacnia centralnego pionka. No i ta partia ma taki już bardziej spokojny, pozycyjny charakter manewrowy. Po ruchu białych D3, czarne też grają D6. Tutaj w tym momencie chyba głównym posunięciem jest wyprowadzenie gońca na C5, ale oczywiście ruch D6 też jest grywany. Szczególnie jeżeli ktoś woli te takie bardziej klasyczne partie hiszpańskie z gońcem na E7, no to właśnie ten ruch D6 jest grany. No i teraz, co się zmieniło względem takiej typowej partii hiszpańskiej? No w typowej partii hiszpańskiej białe często nie grają ruchu D3, tylko grają C3 i później w jednym posunięciu starają się zagrać D4, więc tutaj można powiedzieć, że niejako straciły tempo, żeby grać te główne warianty z roszadą, wieża E1 i wyprowadzać szybko te pionki. Z drugiej strony czarne też nie zagrały ruchu A6 i nie wiadomo, czy w ogóle chcą grać ten ruch A6, no bo
trzeba się liczyć z takim natychmiastowym biciem skoczka na C6 i nie wiadomo, czy to jest lepsza, czy gorsza redakcja. No i trochę ta pozycja zmienia swój charakter. Typowo dla tych partii Steinitz wystawia w tym momencie pionka na pole C3. No i tutaj Chigorin postanowił, zamiast grać w ten typowy sposób gońcem na E7, postanowił wyrzucić gońca na pole G7. Ruch G6 w tym momencie też jest często grywany, nawet jeżeli mamy gońca na polu E7 w partii hiszpańskiej, dlatego że pionek z pola G6 kontroluje ważne pole F5. I przy takim typowym manewrze hiszpańskim, który też jest stosowany w partiach włoskich chociażby, czyli przejściem skoczka przez pola D2, F1, no i gdzieś na pola G3 czy E3, później ewentualnie do centrum na F5, no to ten pionek na G6 często się przydaje, bo właśnie kontroluje ważne pole F5. W związku z tym właśnie tutaj trzeba było jakoś to wzmocnić. Ruch G6 bardzo sprytny, ten goniec może wejść od razu na G7. Czy goniec stoi lepiej na E7 czy na G7, no to też jest znowu kwestia raczej sporna. Goniec na G7 naciska tutaj na centrum, może spowalniać ruch D4, ale oczywiście ten ruch ma też swoje wady, ruch G6 i goniec G7 od razu. No i w przyszłości myślę, że zobaczymy, jak Steinitz postanowił te wady wykorzystać. Nastąpiło skoczek D2. Goniec się wyprowadził na G7, no i tutaj skoczek F1. Też bardzo sprytna rzecz. Zamiast zaczynać od roszady, po której wieża stanie na polu F1 i to pole F1 tymczasowo zablokuje dla skoczka, więc trzeba będzie stracić jeszcze jeden ruch na wieża E1 i żeby to pole F1 zwolnić dla skoczka, no to Steinitz od razu stara się tego skoczka przerzucić na pole F1 i w jedno posunięcie później wyskoczyć albo na pole E3, albo na pole G3. Gdzieś tam ten skoczek będzie wyskakiwał, no i nie tracimy tego ruchu na ruch wieżą. Oczywiście ruch wieżą na E1 często jest ruchem pożytecznym, więc nie ma co się przejmować taką stratą, ale tutaj jednak Steinitz postanowił trochę szybciej się powyprowadzać. No i tutaj czarne zagrały roszadę, bardzo normalne posunięcie. No i tutaj akurat pierwsza taka trochę wątpliwa decyzja pozycyjna, wynikająca właśnie z takiego pozycyjnego podejścia Steinitza, czyli ruch goniec A4. Tutaj raczej tego gońca byśmy w tym momencie nie ruszali, no goniec nie jest atakowany, niekoniecznie chcemy go przestawiać. Akurat Steinitz sobie wymyślił, że on chce tego gońca tutaj ustawić już na tej lub na tej przekątnej, więc tak powoli nim się wycofuje jak w klasycznej partii hiszpańskiej, ale tutaj nie, ten goniec nie jest atakowany. Więc tak naprawdę lepiej było po prostu zamiast zagrać to goniec A4, dokończyć rozwój, wyprowadzić skoczka na pole G3, zrobić roszadę, no i grać taką normalną pozycję. Natomiast po ruchu goniec A4 w tym momencie przejściowo ten rozwój figur mógł być troszkę spowolniony ze względu na tego skoczka na F1. No i być może czarne mogły trochę przejąć inicjatywę i pierwsze uderzyć w centrum, bo no, goniec stracił przed chwilą ruch, żeby odejść na B5 i teraz ten pionek na E5 tak naprawdę już nie wisi, więc biały musiałby wzmocnić tego pionka na polu E4 jakimś ruchem w stylu skoczek G3. No i po ewentualnym nawet biciu, ten rozwój figur czarnych jest trochę lepszy, trochę szybszy, nawet po biciu na polu D1 można było się w ten sposób czarnymi pewnie rozwijać. Zagrać gońcem na G4 albo na E6. Ta pozycja była pewnie dla czarnych całkiem dobra, no ale Chigorin też nie chciał przechodzić do takich tutaj wyrównanych wariantów, no i stwierdził, że będzie po swojemu manewrował w tej pozycji. Skoczka przerzucił przez pole D7. Ruch jest oczywiście wielofunkcyjny i sprytny. Po ruchu... O, tutaj mi czat uciekł. Momencik. Po ruchu skoczek D7 czarne mają po pierwsze w planach, żeby tego skoczka podrzucić tutaj do centrum na C5, czasami na pole B6, a po drugie
pionek z f7 może czasami uderzyć przez f5. Tutaj mamy całkiem solidne centrum czarnymi, więc Chigorin miał plan taki trochę spokojniejszy. Więc ruch skoczek d7 też jak najbardziej ciekawy. Białe grają skoczek e3, czyli biorą pod kontrolę pole d5. No i będą musiały sobie jakoś radzić później z tym ruchem f5, pionkiem do przodu. Czarne kontynuują rozwój, skoczek idzie na c5. Teraz no, pole b3 już przestało być opcją dla gońca. Nie chcemy tego gońca wymienić za skoczka, bo goniec białopolowy jeszcze nam się tutaj przyda. Nie ma co tak oddawać pary gońców od razu, więc oczywiście Steinitz tutaj cofa się gońcem głęboko na pole c2. Ale ten goniec w przyszłości tutaj być może będzie patrzył na skrzydło królewskie, jak się pionki pootwierają. No i manewrów ciąg dalszy. Czarne przeprowadziły ostatecznie skoczka na e6, czyli na taką symetryczną pozycję do pola e3. No i też ten skoczek z e6 może czasami wejść na f4, ale przede wszystkim czarne figury są naszykowane na polu d4, także wszystkie kontrolują to pole d4. No i w tym momencie ten atak przez centrum, taki typowy dla partii hiszpańskiej, jest niemożliwy. To ten ruch d4 przestał być opcją w tym momencie. No i w jaki sposób tutaj, jaki alternatywny plan tutaj Steinitz zastosował? Jak Państwo myślą? Pan kapitan Jack Sparrow, ostatnio na Historii bez cenzury. Że zabił przyjemność z oglądania szachów Steinitz. Co ja sądzę? Sądzę, że za czasów Steinitza mało kto oglądał szachy. To nie były czasy, gdzie był internet, telewizja, tylko myślę, że kto chciał, ten oglądał. To może nam się wydawać nudniejszy ten styl, ale na pewno nie był winowajcą Steinitz jakiegoś spadku popularności szachów w swoim czasie. Myślę, że był bardzo ceniony za to, że przynajmniej przez to kolejne pokolenie szachistów właśnie za wprowadzenie tych pozycyjnych idei. No i tak naprawdę dzisiejsi, współcześni nam zawodnicy, oni oczywiście korzystają już z dorobku całej tej historii, którą gdzieś tam śledziliśmy przez te ostatnie kilkaset lat. Wiadomo, że tamci zawodnicy pewnie grali na trochę niższym poziomie niż ci obecni, no ale ktoś musiał na to wpaść pierwszy, tak? Pierwsze koło, które zostało stworzone przez człowieka, też pewnie nie było idealnym okręgiem, miało jakieś swoje defekty, a teraz już maszynowo robimy trochę precyzyjniejsze koła. Później Fischer przywrócił przyjemność. No tak, Fischer na pewno był bardzo atrakcyjnym zawodnikiem, jeżeli chodzi o styl gry, no i też czasy, w których z kolei musiał walczyć z całą koalicją graczy sowieckich. No dobra, to jaki plan tutaj alternatywny Steinitz zastosował? Właśnie kapitan Jack Kasparow w tym momencie pokazuje partię Steinitza, które właśnie świadczą o tym, że niekoniecznie zabił przyjemność z gry, bo poprzednia partia była bardzo ostra i bardzo ciekawa. Z królem w centrum całą partię rozegrał i przeprowadził świetny atak. No i ta partia, chociaż na razie nie wróży nic ciekawego, no to jeszcze się obiecuje, że się rozwinie. No i teraz musimy właśnie, to jest ten moment, w którym musimy tą partię trochę ożywić. Skoro przez centrum nie uderzymy, centrum się ustabilizowało, no to może przez skrzydło. Entidzow proponuje ruch h4, no i właśnie to posunięcie zostało przez Steinitza zagrane. To jest drobna wada takiego szybkiego ruchu g6, że ten ruch g6 zawsze, jeżeli mamy trzy pionki ustawione na linii siódmej, no to ciężko jest się o nie jakoś tam zahaczyć. Natomiast jeżeli mamy wystawione takie fianchetto z pionkiem na g6, no to tutaj już ten pionek ma punkt zaczepienia. Pionek h w dwa posunięcia osiąga strukturę czarnych i jest w stanie bardzo szybko otworzyć potencjalnie linię do ataku. Oczywiście jedna wieża wiosny nie czyni, więc tutaj jeszcze do mata daleko, ale potencjalnie otwieramy ciężką figurę na otwartej na linii H, więc jest to już jakiegoś rodzaju zagrożenie. Ponieważ w tym momencie nie jest to rzeczywiście nic konkretnego, no to Chigorin się nie przejął ruchem H4.
Tak, to ruch H4 taki w stylu tego. Alfa Zero, prawda? Żeby tam pionkami na bandę. Teraz bardzo modne. Zgadza się. No i co? Po ruchu skoczek E7 nastąpiło H5 oczywiście. Centrum jest ustabilizowane, więc ten atak na skrzydle bez rozwoju figur przebiega natychmiastowo. No i Chigorin wydawałoby się, że robi wszystko w porządku, no bo na atak na skrzydle planuje kontratak w centrum, tylko że centrum jest na tyle solidne, że ciężko tutaj kontratakować w tym centrum. Zagrał ruch D5, ale ten ruch nie przynosi żadnych konkretnych korzyści. Mało tego, tutaj ruch D5 potencjalnie może jeszcze spowodować otwarcie tej przekątnej, co może się okazać w przyszłości dla Chigorina zgubne w skutkach. No i po biciu HG, jeżeli teraz by odbił pionkiem H, co raczej trzeba było chyba mimo wszystko zrobić, no to ta wieża już tutaj bardzo nieprzyjemnie patrzy w okolice króla przeciwnika. Chigorin w związku z tym postanowił tego pionka na H7 sobie zachować, no i odbił pionkiem F, ale to ma oczywiście taki spory defekt z drugiej strony, ta przekątna tutaj się otwiera, no i nie wiadomo, czy czarnym figurom uda się zniwelować tego białopolowego gońca. Ten białopolowy goniec tutaj schował się na polu C2, potencjalnie był zablokowany przez własne pionki, ale właśnie to jest ten moment, w którym ten goniec będzie wracał do gry. No i wracał do gry na bardzo mocnym polu, tak? To pole B3 od razu atakuje króla po przeciwnej stronie szachownicy i będzie bardzo, bardzo dobrym polem dla gońca. Żeby nie dać czarnym chwili wytchnienia, no to musimy w miarę konkretnie tego gońca otworzyć, czyli jakie posunięcie tutaj gramy, jaka jest propozycja. Kruszon pyta, jakie są zalety, wady obrony francuskiej. Uważam, że obrona francuska ma bardzo wiele wad, a zaletą jej jest to, że po prostu jest ciekawa. Sam gram obronę francuską, aczkolwiek muszę przyznać, że na wyższym poziomie czy z lepszymi zawodnikami starałem się jednak nie wybierać obrony francuskiej. Raczej kieruję swoją uwagę właśnie w stronę ruchu E5, czyli tych partii hiszpańskich, włoskich albo obrony sycylijskiej. Główną wadą obrony francuskiej, tak już abstrahując, jest po prostu goniec na polu C8, który ma duże problemy, żeby się rozwinąć w większości pozycji. I Przymrozek, i Bartłomiej obaj pokazują niemalże jednocześnie, że trzeba w takim razie nie pozwolić czarnym się skonsolidować w centrum, nie pozwolić zagrać C6 i obronić pionka na D5, tylko od razu otworzyć to centrum i zagrać ED. No i teraz już nie będzie pionka, który zablokuje naszego gońca i to czarne figury będą musiały sobie radzić z tym białopolowym, potężnym gońcem. Nastąpiło skoczek bije D5, skoczek bije D5, hetman zbił na polu D5 i goniec wyszedł z tempem na przekątną. No i teraz mało tego, nie dość, że goniec wyszedł z tempem na przekątną, no to jedyna figura, która mogła z nim walczyć, może jedna z dwóch figur, które mogły z nim walczyć, czyli skoczek, nie może już wejść na C5, bo sam jest związany przez tego gońca. Natomiast goniec, który mógłby wejść na E6 i stawiać opór temu gońcowi, no to też nie może wejść na pole E6, bo to pole jest cały czas zajmowane przez skoczka. No i okazuje się, że w tej pozycji czarne figury same się tak powiązały, że no, praktycznie nie mają możliwości jakoś sensownie przeciwko temu gońcowi działać. Hetman odszedł, no i teraz czas powoli kończyć rozwój. Więc jakie posunięcie? No tutaj jest kilka opcji, może... A jak nie odbijać skoczkiem, to czym odbić? No wiesz, Przymrozek, jakbyśmy nie odbili tego pionka, tutaj jeszcze jestem, no to co zrobimy? To pionka zostawimy przeciwnikowi na polu D5? To dopiero się skończy jakąś tragedią, zaraz goniec wyjdzie na B3, D6 z szachem. Dobrze to nie mogło wyglądać. Dobra, wracamy do naszej pozycji. Nastąpiło bicie, goniec B3, hetman C6. No i tak, tutaj pewnie można się rozwijać na kilka sposobów.
Zagrane zostało Hetman E2. Pewnie można było też zagrać goniec E3. Dlaczego nie goniec H6? No goniec H6 też tak naprawdę można było zagrać, bo idea jest prosta. Chcemy wymienić gońca czarnopolowego, żeby jeszcze osłabić dodatkowe pola w okolicy króla i przy okazji pionka E5. Więc to posunięcie pewnie też miało sens. Pytanie, czy nie było za wolne, bo po ruchu goniec H6 mogłoby nastąpić jakieś bicie. No i w przyszłości po wygonieniu tej wieży jakiś skoczek F4 mógłby spowodować spore zamieszanie w naszym obozie. My królem nie możemy się schować. No i te dwie figury tutaj atakują na naszego skoczka, więc grozi nawet zbicie z skoczkiem tego pionka na G2 i zbicie później skoczka na F3, więc musimy oczywiście uważać, żeby ten atak dobrze rozwijać. W tym momencie goniec czarnopolowy bardzo dobrze kryje całą przekątną. Nie ma możliwości tak łatwo się rozwiązać tym skoczkiem, więc ten skoczek nie grozi wejściem na pole F4, bo cały czas jest związany przez gońca. Nie ma co przeciwnikowi dawać tutaj dodatkowych możliwości. Dlatego zostało zagrane Hetman E2, tak jak tutaj sugerują nasi widzowie. Skoczek E5. Skoczek E5, no to nie do końca. Jeszcze była propozycja skoczkiem zbić na E5, no ale to goniec cały czas tutaj broni. Jeszcze tutaj goniec broni tego pionka E5, więc nie ma tak łatwo. Nie ma tak łatwo. Krótka roszada też nie jest dobrym pomysłem, bo my chcemy atakować na skrzydle królewskim, więc raczej długą roszadę będziemy tutaj planowali zagrać. Nastąpiło Hetman C6, Hetman E2. Hetman wyszedł na pole E2. No i czarne wyprowadziły też swojego gońca na D7. No i w tym momencie białe grają gońcem na E3. Rozwijają spokojnie figurę kolejną, żeby oczywiście zaraz zagrać długą roszadę. No i później kontynuować atak po linii H. No ale z jednej strony wydawałoby się, że Chigorin w tym momencie gra taką niedokładność, no bo idzie królem na H8. Czyli potencjalnie pod tą linię H jeszcze bardziej podchodzi tutaj pod wieżę. Ale z drugiej strony ciężko było mu dalej grać przy tym gońcu, bo ani skoczek nie mógł się ruszyć, ani ten goniec nie miał zbyt wiele gry. Tak naprawdę jego figury były wszystkie związane obroną jakby własnego tutaj obozu. Więc zdecydował się na ten ruch król H8. No i jak teraz gramy? Co teraz robimy? Tak, zgadza się Bartłomiej. Wieża na H1 jest bardzo dobrą figurą, więc nie ma co jej ruszać. To jest jeden z nielicznych przypadków, kiedy figura nie ruszając się od początku partii jest figurą bardzo, bardzo aktywną. No to jak w takim razie? Dwie wieże na linii H byłoby fajnie, zgadza się. Zgadza się kapitan Jack Kasparow. Tutaj w związku z tym, że brakuje nam jeszcze jednej figury do gry, ostatnią figurę trzeba wprowadzić do gry, no i tą ostatnią figurą jest wieża na polu A1. W związku z tym, co robimy? Oczywiście długa roszada. No i teraz już wszystkie figury stoją idealnie. Niby niezbyt aktywnie, ale jednak bardzo dobrze, no bo żadna figura białych nie przekroczyła trzeciej linii, ale z daleka patrzą w okolice króla. Tutaj kolejna wieża może też wejść na linii H. Te figury też są dość blisko, więc one wszystkie potencjalnie mogą bardzo szybko rozwinąć swój atak na króla przeciwnika. No i Chigorin próbuje tutaj z sztuczek. Zagrał wieżą z A na E8 po to, żeby tutaj patrzeć z daleka na tego hetmana po linii E. No i jak teraz zagrać? Jak teraz po wieży AE8 zagrać? Jakie są propozycje? Jak rozwijać tutaj inicjatywę dalej? Czy jakieś propozycje jeszcze mamy, żeby coś tutaj powzmacniać? Wieża H2. Wieża H2, ciekawe posunięcie. Też mi się podoba taki ruch. Bardzo logiczny, prawda?
Na pewno taki ruch jest warty rozważenia. W kolejnym ruchu chcemy po prostu wieżę przerzucić na pole H1. No i tutaj przeciwnik musi sobie radzić z tym pionkiem H7. Wydaje mi się, że takie posunięcie było niezłe. Trzeba się liczyć oczywiście z jakąś kontrą, ale po ruchu skoczek F4 za takim na hetmanu naszego, wiadomo, bicia w szachach też nie są przymusowe, możemy po prostu tym hetmanem odejść, no i w kolejnym posunięciu zagrać wieżą z D1 na H1. I jakbym ja teraz miał być na miejscu Szteńca, to pewnie takie posunięcie bym wykonał, jak wieża H2. Myślę, że to taki ruch, który najbardziej mi się w tej pozycji narzucał. Coś innego było zagrane. Nie był to ruch wieża H7. Nie był to ruch wieża H7, bo tutaj po tym biciu królem, nawet jak damy szacha, król odejdzie na G8, to ciężko jest dalej atakować, bo jeden goniec tutaj nie jest w stanie sobie poradzić z trzema figurami, które bronią pola E6 i zamykają przekątną, więc tego ataku nie za bardzo ten atak możemy dalej rozwinąć. Jest propozycja bicia gońcem na E6. To nie jest raczej dobry ruch i to jest to samo, co o czym wspominałem przy okazji poprzedniej partii, że jeżeli mamy figurę taką związaną, dominującą nad inną figurą, to my wybieramy sobie moment, kiedy wymienić te figury. Teraz tak naprawdę ten skoczek, no on nie jest sam w sobie związany, ale jest jedyną figurą, która przykrywa tą przekątną. Jeżeli skoczek by odszedł, no to rzeczywiście już te ofiary związane z wieżą H7 pewnie by wchodziły, byłyby jakąś już opcją. Więc tego skoczka z pola E6 czarni nie mogą ruszyć, a ten goniec jest figurą bardzo mocną, więc nie ma co go wymieniać. Goniec H6 jest też propozycja. I skoczek G5. Skoczek G5 jest ciekawym ruchem, bo rzeczywiście tutaj stwarza jakby opcję, żeby później tego skoczka odciągnąć, ale co po biciu? Jeżeli zbijemy nawet, goniec wejdzie na pole E6, może się okazać, że w pewnym momencie zabraknie nam figur do ataku, że za dużo się tutaj figur powymienia. Więc też nie tędy pewnie droga. Co tutaj jeszcze możemy zagrać innego? Goniec H6 była propozycja. To po goniec H6 musimy się liczyć z tym, że tego gońca nam oczywiście przeciwnik... Czy my stwarzamy w ogóle jakąś groźbę po ruchu goniec H6? To jest inne pytanie. Czy na przykład przeciwnik nie może nas tutaj już poatakować jakoś ruchem skoczek F4 chociażby? Wieża H6 jest w ogóle propozycja. No tutaj po tym ruchu, jeżeli wymienimy teraz gońca, to nie mamy za bardzo jak dalej podciągnąć figur do ataku pionka H7. No nie poświęcimy, bo zabraknie nam figur w ogóle do atakowania. Jeżeli zagramy nawet jakiś ruch w stylu skoczek G5, no to czarny ma bardzo łatwo, hetman w ogóle wisi, ale po jakimś ruchu w stylu, nie wiem, hetman... teraz w ogóle bardzo dużo rzeczy wisi, bo teraz i pionek zaczyna wisieć na G2. I tutaj hetman z tym zwierzą będą atakowały skoczka, więc ta pozycja robi się trochę niejasna. Oczywiście możemy zagrać hetmanem, załóżmy, na pole E3, żeby tutaj patrzył z daleka na pole H6 i tymczasowo związał skoczka, no ale też ten atak trochę nas spowalnia. Skoczek na F4 trzyma całą pozycję, czarne nawet mogą spróbować wymienić hetmany, no i jakoś ten atak nasz no po prostu zwolnił, tak? W tym momencie już nie możemy tego kontynuować. G4? W którym momencie G4? Pion D4 jest propozycja, wieża H6. No i właśnie, pion D4 to jest ciekawa propozycja. Wieża H6, słuchajcie, jeszcze się odniosę do tej propozycji. No to po wieża H6 to nie za wiele mamy figur, żeby w ten sposób grać. I tutaj pojawia się taktyczny motyw, z którym musimy się liczyć, czyli ruch skoczkiem na pole F4. Skoczek przesłania gońca, więc teraz już cała wieża wisi na polu F4, jednocześnie skoczek atakuje hetmana i po biciu na F4 pionek może odbić na F4,
wieża atakuje hetmana, a goniec cały czas atakuje wieżę. No i znowu tutaj może się okazać, że zabraknie nam tych figur do ataku. Więc też nie tędy droga. Ale pion D4 WKK proponuje i ten pion D4 jest ciekawą opcją. Problemem w ruchu pion D4 jest to, że nasz hetman stoi na jednej linii z wieżą. Jakbyśmy od razu zagrali ruch D4, no to po ruchu D4 może nastąpić pewnie bicie od razu na D4. No i nie za bardzo mamy czym odbić na D4, bo w kolejnym posunięciu skoczek zbije. No i zaatakuje nam hetmana. No i tutaj właśnie jest propozycja, żeby przygotować ten ruch D4. Nawet jest kilka takich propozycji. W jaki sposób przygotować ruch D4? No, jest propozycja, żeby zagrać hetman F1. To też nie jest mój pierwszy wybór w tej pozycji, hetman F1. Żeby odejść z tej linii. Szczerze powiedziawszy, bardziej podoba mi się ruch na przykład hetman C2, żeby przygotować ruch D4. No bo nie dość, że hetman stoi trochę aktywniej na C2, no to jeszcze przy okazji przesłania naszego króla, więc tutaj ten król będzie trochę lepiej chroniony od hetmana, no i ten ruch D4 może wejść z większą mocą. No i pewnie ten ruch hetman C2 też był lepszy, ale rzeczywiście tutaj trzeba oddać honor kapitanowi, że znalazł ten ruch Sztejnica, bo Sztejnic jednak wybrał ruch hetmanem na F1, czyli zszedł z tej linii E. No i właśnie, to jest nie tylko zejście z linii E, ale przygotowanie powolutku ruchu D4 z groźbą D5. No i jeżeli otworzy się to centrum, no to tutaj chodzi o tą kluczową przekonną, żeby jeszcze drugą przekonną zdobyć dla naszych figur. Wydaje mi się, że ten ruch hetman F1 rzeczywiście nie jest najlepszy. Nawet ten ruch, co na początku rozważaliśmy, jakoś wieża H2, wydawał mi się bardziej naturalny, żeby tutaj po prostu się powoli nastawiać na ten atak. No ale właśnie, no zostało zagrane hetman F1 z, można powiedzieć, z pewnego rodzaju pułapką tak naprawdę, żeby ten ruch D4 dalej przepchnąć. Aczkolwiek, czy jest jakaś możliwość tutaj, żeby się bronić czarnymi, też nie wiadomo. To jest paradoks tej pozycji, że czarne figury niby są wyprowadzone, niby zajmują w miarę aktywne, takie no może nie aktywne, ale normalne pola, wieże są nawet wyprowadzone gdzieś tam na linię, ale przez to, że ten król został osłabiony po linii H, to cały czas czarne mają problemy w związku z tym królem. No i co tutaj zostało zagrane? Po ruchu hetman F1 Chigorin postanowił kontratakować i zagrał A5. No to jak teraz gramy po A5? Plan jest oczywiście czarnych prosty, chce zagrać A4, prosta groźba w kolejnym posunięciu. Pchnie nam pionka na pole A4 i będzie nas tam dalej naciskał. A my co robimy? Skoczek H4 jest propozycja. Skoczek H4 też bardzo ciekawa propozycja, tylko że to jest taki ruch na jedną pułapkę, bo po skoczek H4 zawsze skoczek może odejść gdzieś i hetman też broni pola G6, nie? Propozycja jest, żeby zagrać A4 na przykład. Król B1 jest też propozycja. A nie wiem, czy to jeszcze nie do poprzedniej pozycji było to król B1, ale na pewno nową rzeczą jest A4 i A3. No i te ruchy rzeczywiście tutaj trochę spowalniają ten atak czarnego, ale czy nie możemy zagrać konkretniej? Don Nestor proponuje też A4 na Twitchu, Baciar A3, żeby gońca na A2 schować. Jakby oba czaty tutaj są zgodne, żeby gdzieś tutaj próbować się tymi figurami pochować, ale liczy się każde tempo i trzeba grać aktywnie. No i kapitan Jack Kasparow konsekwentnie proponuje pionkiem do przodu, żeby ruszyć z groźbą. No i ten ruch jest chyba najlepszy w tym momencie. Czyli żeby ruszyć pionkiem od razu do przodu, zaatakować. No i w tym momencie po D4 otwieramy sobie
otwieramy sobie linię. Czarne nie mają czasu, żeby zagrać A4, tak? Bo po ruchu A4, będziemy mogli nawet zagrać D5. No i w tym momencie to my jesteśmy pierwsi przy tych wszystkich biciach. Nawet nie musimy bić tak naprawdę, nawet po odejściu hetmanem. Gdzieś, gdzie ten hetman odejdzie, nie wiadomo. Tak naprawdę nie wiadomo, gdzie hetman miałby się schować. Na pole A6 załóżmy, to mamy jeszcze ruch goniec C4, prawda? Odchodzimy spod tego bicia AB z atakiem na hetmana i po ruchu B5 możemy wtrącić bicie na E6 i po odbiciu bijemy, zostajemy z figurą więcej i całkowicie wygraną partią. Czyli działa. Tak, można powiedzieć, że Praczukowski, przecież Stasiu mówi, że Wilhelm zdobaczył A5 i nie mógł powstrzymać się od kontry w centrum i głosi swoje genialne dogmaty. Ale Stasiu, powiedz mi, co takiego masz przeciwko dogmatom Steinitza? Ja nie mam nic przeciwko osobiście. Ale ogólnie chodzi też, rzeczywiście chodzą takie legendy, że Steinitz czasami, żeby udowadniać swoje dogmaty, często decydował się nawet na niekoniecznie poprawne posunięcia, tylko tak starał się właśnie grać, żeby na siłę na przykład, na siłę coś tam swojego realizować. A w ogóle to nie miałem okazji, ale Stasiu, gratulacje. Gratulacje. Gratulacje ode mnie. Ok. Po ruchu D4 nastąpiło ED. No i po ruchu ED, co zagrał Steinitz? No oczywiście gońca chcemy sobie zachować na deser przy tych wszystkich biciach, więc goniec to jest ostatnia figura, która w ogóle włączy się do akcji. Więc po ED nastąpiło bicie skoczkiem na polu D4. No i w tym momencie chcemy wymienić jak najwięcej figur, żeby dopiero na koniec goniec mógł wejść przez D4 i tutaj zagrażać królowi po tej przekopnej. Okej, po ruchu skoczek D4, jak zagrał Chigorin? No Chigorin miał tutaj kilka opcji. Zbił gońcem na D4. Pytanie brzmi, dlaczego nie bił skoczkiem na D4? Co takiego po ruchu skoczek D4 mu się nie spodobało? Naturalne się wydaje odbicie skoczkiem, prawda? Jakość oddajemy i cyk wieżą. Nie, kapitan. To przymrozek tutaj widzi wszystko. Po ruchu skoczek D4 to tutaj te wszystkie białe figury jak sprężyna wyskakują i matują króla przeciwnika. Te gońce już są gotowe do ataku. Wystarczy wprowadzić hetmana, który tutaj się zaczaił na polu F1, żeby przejść przez H1. Nastąpiło wieża H7, król H7, hetman H1, no i teraz po jakiejkolwiek zasłonce, no możemy się jeszcze zasłaniać gońcem, drugim gońcem, ale ostatecznie dajemy mata hetmanem na polu H6. Więc w tym momencie bicie skoczkiem po prostu już nie było możliwe, bo partia by się zakończyła w chwilę dosłownie, więc cały czas Chigorin został zmuszony, żeby trzymać tego skoczka na polu E6. Ten skoczek jest przykuty do pola E6 niezmiennie i żeby jakkolwiek się bronić, to tego skoczka z D4 wymienił po prostu za gońca. No i co po goniec D4? Jak teraz? Co po goniec bije D4? Co po takim biciu? Moi drodzy, bijemy gońcem na D4? Czy nie bijemy? Czy coś innego robimy?
Kapitan Jack Kasparow bez liczenia by bił wieżą na H7. I co dalej? Po król H7, po szachu, król by uciekł, po szachu, król by dalej uciekł. I za kilka posunięć moglibyśmy partię poddać. A nie. A skąd taka znajomość Matibara, żeby tutaj wieża D4 nastąpiło? Wszyscy wiedzą, że tutaj prowadzący Matibar by zbił wieżą? Dlaczego? Skąd takie zamiłowanie u Matibara do wieża D4? A no dobra, kapitan, przepraszam w takim razie. Myślałem, że tutaj cały czas ten sam panem co poprzednio. Z Twitcha. Myślę, że co, dopiero oddawanie jakości potencjalne na Twitchu zaczął tutaj uprawiać. Nie no, wieża D4 oczywiście logiczne posunięcie. Że jakoś to trzeba. Nie no, to tu nie chodzi o jakość. Tak naprawdę tutaj nawet jakości nie oddajemy, bo po biciu skoczkiem goniec bije, wieża zasłania się. Czy po takiej serii wymian też jakości nie tracimy. To nie jest kwestia oddania jakości. Tu chodzi o to, żeby zostawić sobie tego gońca, że ten goniec to jest goniec, który skończy partię. My nie chcemy go wymienić za skoczka za żadną cenę, bo skoczek, tak jak wspominałem wcześniej, jest figurą, która jest tak naprawdę cały czas związana. Broni tutaj białych pól jako jedyna figura czarnych broni białych pól tak naprawdę. Jeżeli wymienimy tego skoczka za naszą aktywną figurę, no to nie będzie korzystne. My stracimy ofensywę po czarnych polach, no i tutaj już to nie miałoby większego sensu. Dlatego wieża D4 jest dobrym posunięciem. No i tak naprawdę Chigorin liczył na to, że uda mu się powymieniać te figury. Zbił skoczkiem na D4, licząc na to, że po goniec D4 wieża F6, oczywiście jego pozycja jest dalej fatalna, bo te gońce cały czas aktywnie tutaj naciskają, nawet nie ma obowiązku, żeby od razu bić na F6, można rozwijać inicjatywę jakimś ruchem, nawet można zagrać ruch w stylu F3, później G4, atakować dalej po tych przekątnych. Wszystkie te pozycje są dużo lepsze dla białych, ale nawet takiej nadziei tutaj nie dostał Chigorin w tej partii. Został tak naprawdę zgaszony już na starcie. Więc co wymyślił Sztajnic po ruchu skoczek bije D4? Jak go tutaj dorwał? Liczymy warianty. Słuchajcie, ale liczymy nie jedno posunięcie, tylko piszemy cały wariant do końca już. Bo tak łatwo się oddaje cudze figury, wiecie jak to jest, nie? W trakcie analizy. A gorzej jak w trakcie partii, musimy oddać swoje. No mówiłem, że całe warianty, a tu jedno wieża H7. I co dalej? Hetman H6, no dobra. Matuj to w takim razie jeszcze co po król F6, jak hetman H6. Matuj tutaj proponuje, możemy sobie strzałki narysować. No załóżmy, że strzałki w głowie też sobie narysujemy. Więc ułatwmy sobie. Wieża H7 jest propozycja. Król, o. Strzałki czarnych będę rysował na niebiesko. Król odbije. My wprowadzamy później hetmana. Król idzie na pole G7, no i hetman z pola H1 na pole H6. I co dalej? No oczywiście jedyne posunięcie czarnych, król F6. I goniec bije D4 jest dalej posunięcie proponowane. Z atakiem na tego króla. No i co możemy zrobić czarnymi? No możemy uciec na przykład jeszcze dalej, nie? Możemy uciec na pole E7. No, kończ waś wstydu oszczędź, chciałoby się rzec.
Zamiast bić skoczka, goniec G5. No to jeszcze król na E5, prawda? Jak zamiast zbić tego skoczka tutaj, zagrać goniec G5 szach, no to król z pola F6 by musiał podejść na E5, nie? Słuchajcie, nie wiem czy widzimy wariant, ale już w tej pozycji jesteśmy blisko końca. Tak jak tutaj napisał, Adaś, po koniec G5, król E5 mamy już mata w dwa posunięcia. Chyba. Chyba, że się mylę, ale nie, raczej nie. Nie. Oczywiście się mylę, ale mat jest. Raz, dwa, trzy posunięcia. No, kto tutaj do mata policzył? Król E5 i goniec D4. Hetman, król E5. Klasyka, którą trzeba znać, Stasiu. Bez klasyki to wiesz. Wiecie, jest wiele szkół. Niektórzy mówią, że można... jak się nazywał ten taki znany arcymistrz, który twierdził, że nie przeczytał w życiu żadnej książki szachowej. Chyba Granda Zuniga. Był taki Peruwiańczyk, nie? Też nieźle grał w szachy. Może dalej gra nawet nieźle, nie wiem w sumie co się z nim stało ostatnimi czasy. Ale z tego co wiem, to się właśnie szczycił tym, że żadnej książki szachowej nie przeczytał. Najmanow taki szachista, tak. Dobra. Po król E5, hetman H2, król E2, hetman H4, król E5, hetman D4. No właśnie, w tym kierunku to wszystko zmierza. Jak król E4 to tak, jak król F5 to też hetman na F4 może dać mata. Właśnie o to chodzi, przymrozek. Dobra. I tego mata możemy właśnie na kilka sposobów dać. No ale jak już poświęcamy wieżę, no to musimy być pewni, że tego mata dajemy. Czyli co się dzieje? A przynajmniej w styczniu 2020 ostatnio grał Granda Zuniga. A jaki ma ranking teraz Granda Zuniga? Ktoś może sprawdzi szybko. Nastąpiło bicie na H7, król H7. No, 2642, co, zły ranking? Jak na arcymistrza, który żadnej książki nie przeczytał? Król H1, no i właśnie, po król G7, tutaj Steinitz znalazł innego mata, dał mata po ruchu goniec H6, oczywiście hetman H6 też wygrywało i po król F6, najpierw hetman na H4 i później po król F5 czy król E5, na D4 i na F4 mat. Więc tutaj ten mat też został przez przymrozka znaleziony. Natomiast po ruchu, tak jak Steinitz tutaj zaproponował, po ruchu król G7, goniec H6. Oczywiście, jeżeli król teraz schowa się tutaj na H8, to dajemy mata w ten sposób. Później hetman bije gońca na H3, a po ruchu król F6 nastąpiło hetman H4. Król wyszedł do centrum i po hetman D4 chyba tak, Chigorin się poddał z uwagi na mata w kolejnym posunięciu. Po król F5 możemy dać mata hetman F4 i jest mat. No właśnie, więc tak jak mówię, jest kilka szkół dotyczących tej klasyki. Można książki czytać, można ich nie czytać, niech każdy robi co uważa. Ja myślę, że warto trochę tej klasyki poznać. Warto też mieć świadomość, że ci zawodnicy jednak grali na trochę niższym poziomie, ale też korzystali z dużo mniejszego bagażu doświadczeń i wiedzy pokoleń, więc
biorąc pod uwagę, że ci zawodnicy byli często samoukami, którzy dochodzili do tych wszystkich rzeczy sami tak naprawdę, no to trzeba mieć do nich oczywiście olbrzymi szacunek. Ale my będziemy sobie powoli tę klasykę studiowali. Mam nadzieję, że to jeszcze nie koniec, nie ostatnie nasze spotkanie. Jeszcze do końca nie jestem przekonany, co zrobimy sobie jutro, bo z tego, co mi wiadomo, to jutro też w ramach zastępstwa za Mateusza będę z Państwem spędzał miły wieczór. Ale jeszcze nie jestem przekonany, czy mam kontynuować jego zagadnienia, czy raczej właśnie swoje, więc o tym się przekonamy pewnie jutro przed samym nagraniem. A tymczasem zostawiam Państwa z tą tutaj piękną pozycją matową. Jakie wnioski z tych partii do nas możemy wyciągnąć dla siebie? No przede wszystkim Steinitz jako zawodnik ewoluował, tak? To widać nawet po jego otwarciach, że z takiego bardziej agresywnego, romantycznego stylu w trakcie partii zmienił styl na klasyczny, ale nie zapomniał też, jak się gra kombinacyjnie. Ten ruch Hetman F1 to było nic innego jak taka głęboko przygotowana pułapka, właśnie bardziej w romantycznym stylu, niekoniecznie najbardziej poprawne pozycyjnie posunięcie, tak? Tym Hetmanem pewnie lepiej było pójść na C2 czy zdwajać wieże. Jakby mimo tego swojego rozwoju nie zapomniał o tym, jak się atakuje, też potrafił zrobić kombinacje, policzyć warianty. To wszystko cały czas miało miejsce, z tego korzystał. Był mistrzem świata, na pewno był też wybitnym zawodnikiem. No dobrze, jutro właśnie, jeżeli mamy sobie zobaczyć na harmonogram, to już Państwu pokazuję. Stasiu tutaj mówi, że nie czytać książek, główny wniosek. No nie, książki, no wiadomo, każdy się rozwija jak chce, każdy spędza tak czas z szachami jak chce. Część lubi czytać książki, część nie lubi. Ale myślę, że jeżeli ktoś chce osiągnąć jakiś progres taki znaczący, to warto korzystać z książek, a przynajmniej z jakichś innych opracowań. Teraz w internecie jest dostępna cała masa ciekawych opracowań, więc warto z czymś sobie pomóc, skoro nie trzeba do wszystkiego dochodzić samemu już. No dobrze, pokażę w takim razie Państwu, jaki jest plan na przyszłość. Mieszany harmonogram mój i Chess24. Jutro o 21:00 zaczynamy, tak? Jutro bardzo późno. Ten sam cykl trenuje już Chess24 ze mną. Z tego co wiem, to w środę godziny nie jestem pewien, warto śledzić, polubić na mediach społecznościowych, na Facebooku Chess24, wtedy ten harmonogram będzie bardziej aktualny, tym bardziej, że zmiany cały czas jakieś następują, ale z tego co mi wiadomo, to w środę będzie sesja treningowa z Marcinem Krzyżanowskim o 18:30, w czwartek o 18:00 z Kacprem Polokiem. Ja swój trening odkładam ze względu na mecz reprezentacji Polski, nie ukrywam. W piątek z kolei ja będę prowadził u siebie na kanale, na Twitchu GM Leniard, na YouTubie też pod tym samym skrótem analizy partii też ciekawych. Różne partie wybieram, czasami ze swojego doświadczenia, czasami jakieś inne. No i tam gramy też symultane z widzami, zapraszam serdecznie. Jeżeli ktoś chce oglądać, to też na Chess24 będzie nadawała Anna Kantane trening, a w sobotę u mnie o 18:00 na kanale Rozmowy o Szachach będziemy komentowali wyniki Mistrzostw Polski Juniorów, jakieś przyszłe rozgrywki właśnie w Polsce, a też sobie porozwiązujemy może jakieś studia szachowe z mistrzem międzynarodowym Dariuszem Mikrutem. Też serdecznie Państwa zapraszam. No to by było chyba na tyle, więc dziękuję Państwu bardzo serdecznie za to, że byliście dzisiaj ze mną. Do usłyszenia jutro i w kolejnych dniach. Grajcie w szachy, bawcie się dobrze. No i co? Miłego wieczoru i dobrej nocy Państwu.